umiłowanie Chrystusie temu braciom i siostry. Tegoroczny cykl kazań pasyjnych pragnę rozpocząć od dwóch pytań, które chciałbym zadać każdemu z nas. Czy wydawało ci się kiedyś, że Bóg cię o coś pyta? A może byłeś tego pewien, czułeś, że On cię wzywa do konfrontacji z jakąś prawdą i że czeka na twoją odpowiedź? I drugie pytanie. Czy ty zadajesz Bogu pytania i domagasz się od Niego odpowiedzi? Wiara każdego z nas rozgrywa się i zacna chyba właśnie gdzieś w tej przestrzeni. Pomiędzy pytaniem a odpowiedzią. Niezależnie od tego, czy to Bóg pyta człowieka, czy człowiek pyta Boga. Dziś stajemy przed kolejną szansą rozwoju naszej wiary. Jesteśmy tylko my i On. Bóg tutaj jest. Możemy z Nim porozmawiać. Jezus, aby ułatwić ten dialog każdemu z nas, którzy przyszliśmy tutaj rozważać Jego mękę, stawia dziś konkretne pytania. To są te same pytania, jakie zadawał mnie od 2000 lat temu tym, którzy przyszli do ogrodu Getsemani. Ewangelista Jan, opisując scenę pojmania Jezusa, zanotował następujący dialog. Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus: ja jestem. Wydaje mi się, że ten dialog wybrzmiewa z całą mocą także i dzisiaj. Jezus pyta dzisiaj nas. Pyta ciebie i mnie. Kogo szukacie? Skoro już tu przyszedłeś, to kogo szukasz? Albo innymi słowy, do kogo czy dla kogo tutaj przyszedłeś? W imię czego? Po co? Różne mogą być odpowiedzi, bo tak trzeba, bo tak nie wychowano, bo może dlatego, że lubimy go świeżo, a może jednak przyprowadziła nas tęsknota za czymś, może za kimś, może za nim. Jakakolwiek jednak nie byłaby nasza odpowiedź, On mówi dzisiaj każdemu z nas: ja jestem. On, Jezus z Nazaretu, ogłasza nam tutaj dzisiaj: ja jestem. Ten sam, po którego przyszedł Judasz z Kopotą. Ten sam, od którego uciekli uczniowie. Ten sam, który za chwilę umrze. Ten sam mówi: ja jestem tutaj dla ciebie. Siostry i bracia, kiedy gromadzimy się na pierwszych tegorocznych gorzkich żalach, trzeba, abyśmy uświadomili sobie, że w tym wszystkim, co tutaj czynimy, może w naszej poschłości czy pobożnych wzruszeniach, w pięknym śpiewie, w modlitwie, w milczeniu, w tym wszystkim szukamy Jezusa. Szukamy i wiemy, że możemy Go tutaj znaleźć, bo On tutaj jest. W
Chciałbym, żebyśmy szukając Go nie bali się Go pytać. I żebyśmy nie bali się też tego, że On coś nas zapyta. Bo pytania rozumiane często ją nawet traktują, zwłaszcza Jego pytania. Tegoroczne kazania pasyjne będą skupione wokół pytań, jakie ewangeliści zamieścili w opisach męki pańskiej. Te pytania stają się w jakiś sposób naszymi pytaniami. One wyrażają nasze niepokoje i nasze wątpliwości. One brzmią w naszych uszach i potwierdzają tę znamienną prawdę, że Ewangelia jest wciąż aktualna i wciąż żywa. Zatrzymajmy się więc dziś na pojmaniu Jezusa. Przenieśmy się oczyma serca do oliwnego ogrodu i wczujmy się w tę dramatyczną sytuację, jaka tam miała miejsce. Do Jezusa pogrążonego w modlitwie przychodzi Judasz z żołnierzami. A Jezus już o wszystkim wie. Wie, czemu ma służyć to tragiczne spotkanie. Wie, jak bardzo się pogubił Judasz. Wie, że za marne 30 srebrników sprzedał jego miłość. A jednak właśnie w czasie tego spotkania z ust Jezusa pada niesamowite pytanie, przy którym chcemy się dziś zatrzymać. Jest to pytanie o przyjaźń. Ewangelista Mateusz tak to zapisał. Judasz zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: witaj, Rabbi, i pocałował go. A Jezus rzekł do niego: przyjacielu, po co ci przyszedł? Moi drodzy, te słowa Jezusa są rzeczywiście wzruszającym wyznaniem przyjaciół. Ale jednocześnie są to słowa, które po ludzku wydają się być całkowicie niestosowne do sytuacji, całkowicie nie na miejscu. I pojawiają się może pytania, dlaczego nie zabrzmiał jego głos? Dlaczego jest w nim wciąż tyle czułości? Jak można nazwać przyjacielem kogoś, kto właśnie wydaje się na śmierć? Kto świadomie cię rani, zdradza, opluwa? Kogoś, kto depcze to wszystko, co było między nami piękne? Jezus pokazuje, że można. W scenie pojmania w ogrodzie Getsemani jesteśmy świadkami nieskończonej miłości Jezusa, która w naszym ludzkim wyrachowaniu zdaje się być nie na miejscu. Tak często chcielibyśmy osądzić tę sytuację jako nierozsądną, naiwną, czy wręcz nawet głupią, bo przecież nie opłaca się tak kochać. Po co tak kochać, żeby cierpieć? A jednak tylko taka miłość jest prawdziwa, bo to jest miłość przyjaciela. Miłość do końca. Nie do jakiegoś momentu, ale na zawsze. Miłość, która boli, która cierpi, która oddaje życie. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, mówi Jezus. Drodzy bracia i siostry, warto jeszcze raz, jakby na nowo, usłyszeć te słowa. On do każdego z nas tak się dzisiaj zwraca. On za każdego z nas oddaje życie.
i każdego z nas nazywa przyjaciółmi. Nazywa przyjacielem, ale jednocześnie pyta każdego z nas, ciebie i mnie, przyjacielu, po co przyszedłeś? Jakby chciał zapytać, co w tobie jest, co cię męczy, w czym czujesz się pogubiony. On pyta i czeka na odpowiedź. On wie już o wszystkim, o czym moglibyśmy mu powiedzieć. Dlatego mamy szansę stanąć przed nim szczerze i cokolwiek by się nie działo, być pewnymi jego miłości. Moi drodzy, o Judaszu Jezus też wszystko wiedział, a jednak nie przeszkodziło mu to nazywać go przyjacielem. Dać mu jeszcze jedną szansę, żeby się opamiętał i pozwolił się podnieść. Szkoda tylko, że Judasz nie wykorzystał tej szansy. Jednak ta dramatyczna scena z ogrodu Getsemani staje się dla nas znakiem nadziei. Ona pokazuje nam, że nawet w najgłębszych odchłaniach naszego zagubienia, w sytuacji zdrady Boga, nie przestajemy być Jego przyjaciółmi. Przyjacielu, po coś przyszedł. Cokolwiek by się stało, zawsze będzie mówił przyjacielu. I zawsze będzie droga powrotna. Także, a może przede wszystkim teraz, u progu Wielkiego Postu. Także, a może przede wszystkim teraz, w czasie tego nabożeństwa. Także, a może przede wszystkim w sakramencie Spowiedzi Świętej. Przyjacielu, po co przyszedłeś? Pyta mnie Jezus. A my co odpowiemy? Przyszedłem powiedzieć, że znowu cię zdradziłem, że znowu nie dałem rady, że zwątpiłem w twoją miłość, że za bardzo milczałem.